i zajmiemy się tym, co dzisiaj też zajmuje głowy Polaków i jeszcze przez następny tydzień pewnie będzie, bo oto mamy Black Friday i później Black Week i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, jak to się je? I na to pytanie odpowie na pewno Andrzej Zwoliński, dziennikarz Faktu. Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry, tak. Jak to się je i jak nie nabawić się niestrawności przy okazji Black Friday? No dobrze, to jak to się je? Bo jedni mówią, że to jest jedno wielkie oszustwo, a drudzy, że rzeczywiście to są jakieś tam okazje, na które powinniśmy zapolować. Tak, pojawiają się takie opinie. Dzisiaj też czytałem w wielu artykułach, które ostrzegają, jak nie dać się ponieść gorączce zakupów Black Friday'owych. Ja bym nie szedł tak daleko. To nie jest do końca tak, że nas próbują za wszelką cenę oszukać, nabrać, naciągnąć. Oczywiście warto pamiętać o kilku rzeczach, wybierając się na zakupy, czy polując na jakieś wybrane produkty, bowiem Black Friday ma wiele odcieni szarości, o których właśnie warto wiedzieć, wybierając się do sklepów. W Fakcie prześledziliśmy, jak zmieniały się ceny wybranych produktów. Skupiliśmy się na elektronice i sprzęcie AGD. Śledziliśmy zmiany cen w różnych sklepach tych samych produktów od początku listopada. I tutaj jest kilka takich prawidłowości. W niektórych sklepach faktycznie można było zaobserwować podwyżkę tych cen 2-3 tygodnie przed Black Fridayem i obniżkę tuż przed dzisiejszym dniem, przed samym piątkiem. W niektórych wręcz przeciwnie, cena się w ogóle nie zmieniała. Albo produkt znikał 2-3 tygodnie przed Black Fridayem i pojawiał się tuż przed już po wyższej jednak cenie, ale są też sklepy, które faktycznie uczciwie te ceny obniżyły. Andrzej, właśnie to jak się nie dać nabrać, no bo o tym słyszymy i ja zresztą też widziałam, może nie na elektronice, bo tym się mniej interesuje, ale na przykład no, na takich babskich ciuchach choćby, jak to się odbywa, że są rzeczy, które kosztują 100 zł, później 110, 120 i to nawet wcześniej niż początek listopada, a później nagle znowu stówkę, tak? Czyli nic do przodu, albo 110. Właśnie, nie dajmy się może zahipnotyzować tym reklamom, billboardom, plakatom, na których widać minus 50%, minus 60%, minus 70%. Raczej, jeżeli już mamy upatrzony jakiś produkt, prześledźmy wcześniej, sprawdźmy, jak te ceny tego produktu wyglądają w innych sklepach, też w sklepie, w którym chcielibyśmy go kupić, czy faktycznie ta cena spada. Też warto sobie wcześniej zaplanować budżet na te zakupy, żeby po prostu pod wpływem jakiegoś impulsu, pod wpływem chwili, właśnie pod wpływem też tych reklam, nie wydać się za dużo. Lepiej dobrze się przygotować do Black Friday'a i nie dać się ponieść emocjom. Andrzeju, mówisz, żebyśmy się skupili na jednym produkcie, żebyśmy śledzili ceny, a może są jeszcze jakieś inne metody tego, żeby nie dać się nabić w butelkę? I że znaleźć jakieś okazje. Ja jestem zwolennikiem kupowania w sieci, zamawiania produktów, szukania tych produktów po okazyjnych cenach w sklepach internetowych. Tutaj mamy większą możliwość porównywania. No, są przecież dostępne porównywarki cen, z nich warto korzystać. I możemy na bieżąco po prostu porównywać ceny tych samych produktów w kilku, a nawet w kilkunastu sklepach. To jest doskonałe narzędzie. Oczywiście tutaj należy też pamiętać o dodatkowych kosztach związanych z przesyłką, ale przecież możemy też w sieci zamawiać produkty z odbiorem w sklepie. Też jedna rzecz, o której też trzeba pamiętać, te przeceny, które są reklamowane, te wielkie obniżki, mogą dotyczyć tak naprawdę jednego, kilku produktów w danym sklepie. I nie dotyczą wszystkich. O tym też warto wiedzieć, warto pamiętać, wyruszając na zakupowe łowy. Czyli żeby tak z dystansem te wielkie transparenty, te wielkie reklamy, że właściwie w tym sklepie wszystko jest po obniżonych cenach.
Tak, jak najbardziej z dystansem i skupmy się właśnie na cenach, nie na tych procentowych wartościach podawanych, że o tyle są obniżone te ceny, tylko na realnych zmianach tych cen, które, tak jak mówiłem, proponuję wcześniej śledzić. I też warto pamiętać o tym, że zdarza się, że inna cena widnieje przy produkcie na półce, a gdy idziemy z tym produktem do kasy, no, musimy zapłacić troszeczkę więcej. To się niestety zdarza. A dlaczego tak się dzieje? No tutaj sieci handlowe stosują takie, brzydko się chwytają, że tak powiem. Często jest to też wynik jakiegoś też no, może bałaganu. Ja często słyszałem też takie tłumaczenia ze strony sprzedawców, a zapomnieliśmy zmienić cenę przy produkcie na półce. On tak w rzeczywistości kosztuje trochę więcej. No nie. Musimy pamiętać, i to też UOKiK podkreśla, Urząd Kontroli Konsumentów i Konkurencji, że ważna jest ta cena, obligatoryjna jest cena przy produkcie na półce, a nie ta, którą od nas wymaga, żebyśmy zapłacili potem kasjer. Czyli co? Czyli powinniśmy się upierać, jeżeli kasjer nam mówi, że tutaj jest więcej i powinniśmy co wtedy zrobić? Tak, powinniśmy się upierać. Ja jestem też zwolennikiem targowania się. U nas się to rzadko zdarza w sklepach. Często słyszymy, ale to ja nie mam tutaj na to wpływu, ja tu tylko sprzedaję i nie mogę na przykład obniżyć tej ceny o ileś tam złotych czy procent. W wielu krajach na zachodzie targowanie jest możliwe i można się targować ze sprzedawcą w sklepie, ale to pomińmy. Ważne, żebyśmy pamiętali właśnie przy okazji Black Friday'a, że ta cena, która widnieje przy produkcie na półce, jest obligatoryjna i powinniśmy się upierać, że taką cenę właśnie chcemy zapłacić przy kasie. I koniec i kropka. Skąd wzięło się to szaleństwo zakupowe? Oj, ma bardzo długą tradycję. Jest to tradycja amerykańska tak naprawdę. Przed świętami po prostu sprzedawcy, sieci handlowe wyzbywali się produktów, no, starszych produktów, czyszcząc magazyny przed przyjęciem, przed świętami, przed przyjęciem nowych produktów, które zamierzali sprzedawać tuż przed Bożym Narodzeniem. Także po prostu jest to wielka wyprzedaż i tak jak często słyszymy w reklamach, czyszczenie magazynów. Ta tradycja w Stanach Zjednoczonych Ameryki ma 40-50 lat, do nas przywędrowała około 10 lat temu i my dopiero się uczymy Black Friday'a. Uczymy się tych wielkich wyprzedaży. No oby to czyszczenie magazynów nie wyczyściło naszych portfeli. No bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję, Andrzeju, za te rady i za te wszystkie uwagi. Weźmy je sobie właśnie pod uwagę. Andrzej Zwoliński, dziennikarz Faktu, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.